Cześć, tu Maciek Piskor. Zobaczcie, jak wygląda moja praca przed i w czasie meczu w hali Urania. Dzień przed meczem już trzeba się przygotować na wieczorny trening gości. Trzeba im dostarczyć wodę do szatni i przygotować salę antydopingową. Już na jutro, jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze jest. Ale jeżeli jest, to wolę to zrobić dzień wcześniej. Ładuję także sygnalizatory, czyli popularne brzęczki, które są potrzebne na meczu trenerom do sygnalizacji czasu. Przed meczem no, rzeczywiście jest troszeczkę nerwowo, dlatego że trzeba przygotować no, tutaj wszystko tak jakby do meczu. Bezpośrednio te wszystkie rzeczy, czyli przygotować stół dla pierwszej pomocy, ustawić te brzęczki, wszystkie tabliczki tak, dla speakera i dla wszystkich osób, że tak powiem, no, obsługujących. W czasie meczu no, tej pracy jest stosunkowo mało, można by powiedzieć, ale no, cały czas trzeba być skupionym, bo niby jest wszystko dopięte na ostatni guzik, ale wiadomo, no, zawsze może się coś zdarzyć. Ja pamiętam, na meczu miałem tak, że opadła reklama. Trzeba było ją szybciutko reanimować i dlatego no cały czas obserwuję, powiedzmy, kątem oka mecz, ale trzeba pilnować, żeby wszystko było w porządku. No jeżeli któremuś z zespołów, tak, no nie tylko chodzi o nasz AZS, ale również o gości, żeby no im nie zabrakło no przede wszystkim wody, tak. Udaje mi się to, nikt nie narzekał, także chyba spełniam swoją rolę. Yeah.